Dzień dobry, z tej strony Dariusz Siemielniak. Cieszę się bardzo, że zgodziłeś się z nami to zrobić. A jest to oczywiście nagranie, którego celem jest pokazanie nauczycielom, jaki fajny jest InstaLink i w czym pomaga. I chciałem zapytać, czy możesz nam powiedzieć o swoim doświadczeniu. Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Edyta Borowicz-Czuchryta i jestem nauczycielem języka angielskiego. Nauczam w szkole podstawowej w Szczygrakowie. Jest to bardzo mała szkoła. Natomiast moje doświadczenie z instalingiem związane jest już od 3 lat. I dlaczego zdecydowałam się? Ponieważ mamy do czynienia, żyjemy w czasie, gdzie pracujemy z uczniem, który urodził się w tym okresie cyfrowym, możemy go nazwać tubylcem cyfrowym i naszym zadaniem jest być kimś inspirującym dla ucznia. Musimy wykorzystywać wszystko to, co będzie ułatwiało jemu naukę. Jeżeli ja będę nauczycielem, który jest inspirujący dla ucznia, będę mogła od niego więcej wymagać. I na początku zaczęłam bawić się instalingiem, żeby sprawdzić, jak to działa. Wynik od razu był fantastyczny, ponieważ jeżeli mamy dział i ja prosiłam uczniów, żeby nauczyli się słówek z danego działu przed wykorzystywaniem instalingu do tego, uczniowie uczyli się, ale okazało się, że uczniowie mają problem z uczeniem się słówek z podręcznika, z kartką. To nie ta epoka ucznia. Dlatego w momencie, kiedy wprowadziłam instaling, okazało się, że jeżeli uczeń systematycznie, raz dziennie, tak jak jest to wpisane w ideę instalingu, rozwiązuje test ze słówkami losowo dobieranymi od początku unitu do końca unitu, on jest w stanie opanować całą partię słówek, które ja mu przypisuję. I to było fenomenalne. Nie było oceny mniejszej niż 4 za kartkówkę ze słówek z danego działu. Wow, wow, super, super, fantastyczne. To powiem szczerze, jakby to się nie dziwię o tyle, że nasze badania to potwierdzają. No, wykorzystujemy w końcu dość złożone algorytmy uczenia maszynowego i no, używamy krzywej zapominania, czyli całego dorobku naukowego, jaki może być. No, ja sam się trochę tym interesuję, mamy też zespół lingwistów, lingwistek w tym przygotowany. Natomiast jakby no, super się cieszę, że to że słyszę, że to ci działa na żywo tak mocno, że to od razu widać. Powiedz, jakie jeszcze twoim zdaniem są fajne korzyści z tego skorzystania z systemu? Korzyści? Ja myślę, że o korzyściach tak szczegółowo będziemy rozmawiać przy okazji kolejnych spotkań, natomiast tak powiem ogólnie. Fantastyczną sprawą jest to informacja od rodziców, informacja zwrotna, że otrzymują raporty tygodniowe na temat postępów ucznia i dzięki temu mogą monitorować, czy uczeń rozwiązuje, czy uczeń tylko mówi, że rozwiązuje, bo już i takie sytuacje były. Dla mnie fantastyczną możliwością jest na bieżąco analizowanie postępów uczniów i mobilizowanie ich, bo jeżeli zbliża się na przykład koniec unitu, zbliża się praca klasowa, kartkówka, a widzę, że uczniowie mają jeszcze sporo niewprowadzonych słówek, ja już im zaczynam zapowiadać i dla nich to jest ten moment, gdzie nie raz, nie dwa, ale może niektórzy i 3 razy dziennie muszą rozwiązać teścik, co absolutnie nie sprawia im problemów, bo mówimy o uczniach, którzy bardzo dużo czasu spędzają przy telefonach, tabletach, komputerach, a na każdym z tych urządzeń mają łatwość dostępu do instalingu. I powiem tak, zalet jest o wiele bardziej, ale myślę, że to na kolejne rozmowy. Dobra, to jeszcze jedno tylko pytanie wobec tego tutaj, bo mówisz o super fajnych rzeczach, tylko z tego, co mówisz, to jak dla mnie to brzmi, jakby to było więcej roboty dla nauczyciela, a wydawało mi się, że to ma być mniej roboty generalnie dla nauczyciela, że to ma być pomoc. To jak to wygląda? Absolutnie to nie jest więcej roboty dla nauczyciela, ponieważ nauczyciel nie musi przerzucać dodatkowych kartek, dodatkowych materiałów. To jest tylko kwestia zalogowania się z każdego urządzenia i to jest jedno miejsce, w którym my mamy dostęp do wszystkich klas, ja do 8, ponieważ instaling prowadzę od 1 klasy do 8 i mam dostęp w jednym miejscu do wszystkich 8 klas,
w każdej klasie, do każdego ucznia, każdy raport. Co więcej, jeżeli uczniowie na przykład czasami na zajęciach dodatkowych rozwiązujemy instaling, żeby już w domu nie musieli rozwiązywać, czasami jest tak, że zapominają hasła, logowania. Ja od ręki mam dostęp do tego wszystkiego i oni otwarcie pytają o login, o hasło. Ja im to udostępniam, bo dla mnie to jest kwestia jednego zalogowania, jednego kliknięcia i już to mam. I jestem dla nich wsparciem w każdej chwili. Nawet jeżeli rodzice do mnie dzwonią, nie ma problemu, loguję się i mam dostęp do danego ucznia. Także powiem tak, dla nauczyciela nie, absolutnie nie więcej. Dla nauczyciela jest to fantastyczne rozwiązanie, ponieważ za pomocą jednego kliknięcia mamy dostęp do wszystkich grup, wszystkich klas, do każdego ucznia. Super, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.